Halo, halo widzowie, witam w pierwszym odcinku z Drogi do Sławy. Jest to Breaking Point z F1, jest to kolejna część. Pierwsza była 2 lata temu, w 2021. Także ja jestem bardzo zahypowany, jeżeli o to chodzi. Oczywiście tryb trudny. I rozpoczynamy. Previously in Breaking Point. Aiden, please tell us, how does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your very first race? I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes. And tell me about Casper Ackermann. How is that relationship coming along? Oj, pamiętam, ile emocji to budziło we mnie. Cudowno. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. I had a call this morning from Tristan Horner. You're being watched. You know what his problem is, don't you? Thinks you're getting too old. You want respect? You give respect! That's how it works! How about you give me a little respect? How about you earn it first? I'm done. You what? I'm retiring. Why didn't it work out between you two? He's on more money than me. Didn't want me on the team. Didn't I? And you thought I was past my best. So none of this is true. There's always gossip in the paddock. And ever since he's arrived, it's been one man at the center of it all. No, but takim psem strasznym. I want us to beat Butler. Ackermann w moim serduszku zawsze. Bruda. So Alfa Romeo potentially on track to really upset Alfa Tauri here. Butler's closing in on Ackermann. Down the inside he goes, and they hit each other! Butler into the barrier, and that looks to be the end of the race for him. The Dutchman looks to be continuing at. It's great to see him still in this fight, Crofty. Good return, Aiden. What about Casper? We let Aiden pass. Let Aiden pass. Ah, łezka wokół. I swear to God. We did it. We did it. Have you seen the crash yet? Butler's okay? Bruised ego, perhaps. Verstappen tam się cieszy swoim, a tutaj historia się pisała. Cudowno. Boże. Ach. Naprawdę to jest coś, co chwyta za serducho. What was it like bringing a brand new team to the F1 grid? You know, the first time you see a car, your car, your branding, your name on it, in an official race, alongside Ferrari, McLaren, Mercedes. That's what it's all about. You make it sound like a dream come true. If only. When did you first get a sense of what was in store for Comsport? 2022 season, straight out of the box. The drivers were always going to clash. That was a calculated risk. But the car. The car had problems. We're midway through the Miami Grand Prix. Brzmi jak Ferrari. And it's all up for grabs. Absolutely, Crofty. Some fantastic driving here today. Especially, I have to say, from Aiden Jackson. I don't think I've ever seen the Konnersport car being put through its paces quite like this. This is a team, Konnersport, that have got a lot to prove this season, but Jackson might just be the man to do it. Już będę sterował tak szybko. O kurde, dobra, halo, dobra, dobra. O. Okay, Aiden, nice job so far. Let's try and bring that gap down to the car ahead if you can. Gonimy, gonimy. O kurde, nie wiem, czy ta gra w ogóle będzie dobrze słyszalna, ale who cares? Ja się teraz będę bawił w F1. Lock-up ze strony Tsunody. Jezu. O! Dziwnie w tym F1 trochę. Taki ciężki ten bolid się wydaje. Co po tarce? Ojojoj. Nie, nie po tarce. Dobra, ale potężny ten R-sik jest. Nie będę ukrywał.
Wyprzedziliśmy? Dobra, elegancko. Też lekko zlokapowałem, widzieliście zresztą. Dobra, całkiem przyjemnie się jedzie w tym F1 teraz, no. Tylko te bolidy. Ciężkie. Tutaj na full gazie normalnie, w tamtym F1 bym już wywaliło, nie? Aha, bo to jest 22, no tak, patrzę czemu jest Schumacher przed nami. Dobra, Alonso też wyprzedzimy. Oj! No mówię wam widzowie, jest dziwnie trochę. Mówię, strasznie ociężały ten bolid. Jakby miał za dużo paliwa, co najmniej. Ocon na nowiutkich oponach, dlatego Bottasa wyprzedza. Oj, ale... Mocy, ale mocy. Co jest? Ile mocy ten bolid miał? Znaczy to przez ten, przez Ers, ale... Ile? Co jest? Dobra, Norrisik. Nie walcz, nie warto, nie walcz, nie warto. A to fastest lapy do nas należą. Elegancko, chyba. Powiem wam widzowie, że już się przyzwyczajam. Jest już dobrze. Hamiltona powinniśmy dogonić. Na następnej strefie chyba będziemy próbować. Teraz się do niego zbliżymy, a potem go wyprzedzimy. Czemu ja redukuję do pierwszego?
Ale widzowie, jaki to jest boost. Ten RS jest potężny w tym F1. Zazdroszczę wszystkim, co mieli dostęp do bety, naprawdę. Ja chciałem, ale nie dostałem. Źle w ten zakręt wszedłem. Trzeba jeszcze wyczuć, ale to da się zrobić. Będziemy się bronić, nie? Trzymamy wewnętrzną. Kurczaki. Mam trochę wrażenie, jakby te 360 stopni było za dużo. Znaczy, jest dobrze, znaczy inaczej. 360 tak powinno być, ale mam wrażenie, jakby to było za dużo. Bo nikt nie chciał skręcać w lewo. Co jest to? O, przerywnik. A szkoda. Chciałem sobie pojeździć jeszcze. Jesteśmy przed Hamiltonem. Tutaj jesteśmy przed Alfą Romeo. Może skip parę lat. Jackson, just a few laps left to go, and he's out of the Miami Grand Prix. Oh, with every race, the car looks like a constant problem for Connor Sport. It must be devastating for the drivers. Confirmation as the car comes to a halt, the Connor Sport's Aidan Jackson won't be seeing the checkered flag today. But it looks like his teammate will. Jackson's DNF put Devon Butler in a position where he might just be able to secure some points for Connor Sport. Aiden's out. Yep, engine problem, I'm afraid. Haha, good job you got me! Alright, Devon, don't push it too hard. No właśnie. Risk losing both cars here. It's in the bag, mate! All okay, Aiden? Yeah, how's Devon doing? Yeah, he's doing alright, mate. He looks like he's gonna bring home some points for the team. Mielibyśmy dwa bolidy w punktach, ale no. Ferrari vibe taki, mocno. Przechodzimy dalej. I had no problems today, smooth. You know what they say, a shoddy workman always blames his tools. mate, you can look at my setup data any time you want. I've told you that, it might help. Irytujący. A setup issue. The problem is, Jackson, that was the problem with the 2022 season. Ask anyone. I mean, at the end of 21, everyone thought Aiden was going to be signed by one of the big three. But I guess they couldn't reach an agreement, so we both signed for Connor Sport. And do you think that affected Aiden? That's no secret. Now, for that 22 season, Jackson was a nightmare. Dobra, bo ty, Butler, dobrze pojechać ostatnie wyścigi tamtego. A, pies. Co tutaj mamy? Okej. Dobra, to jest bardzo dużo tego, nie? O.
Nice, pozycja na mecie, etykieta wyścigowa, wszystko na nas miało wpływ. No dobra, odbierzmy. Aiden, I wanted to give you a heads up. And look, the crew has shared the latest telemetry data with us. Fine, but I don't think it will tell me anything I don't already know. Just humor me, okay? I'd like to go through it, let me know if anything jumps out. I'm keen to iron out these problems as quickly as possible for you. Sure thing. Thanks, Andrea. Dobra, trzeba z nim współpracować, nie? Remember what I said when you joined the team. I won't let you down. Come on, let me hear the end of it. No. Yeah, sounds like Casper. You know he told me the same, right? It's just tricky, what with the car and Devin poking his nose in any chance he gets. There is a lot going on for sure, but we're a team. We'll get there. I'll have a word with the Devin. Tell him to give you some space, both on and off the track, okay? Niech będzie. Yeah, all right. Good luck with that. Dobra, aktualność. Co tu się dzieje? No to, że wiadomo. Dobra, to jak nie oglądaliście, nie znacie Breaking Point 1, to odsyłam was do Opmera najlepiej. On dobrze to zrobił. Dobra, co tutaj mamy? Co tu się dzieje? Co to za posty? Czytamy. My Aiden Jackson. Dobra. Aha, jeszcze robią loda temu Butlerowi. Nie no. Oh. O, to mi dobrze napisał. Mogę dać serduszko? Ale głupota. Fajny taki titerek tutaj, no. E-mail. Co mamy w e-mailach? No, boli sprawia problem jak na razie tylko nam. Ale dobra. Widzowie, to będziemy grać po rozdziałach, także dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku z F1. Do zobaczenia.